Szanowni Państwo, to jest piąty marsz. Przez te ostatnie lata za każdym razem próbowano straszyć mieszkańców naszej pięknej stolicy, że spotykamy się tutaj po to, żeby te nasze stolice podpalić albo ją zniszczyć. My jesteśmy po raz kolejny tutaj na Placu Trzech Krzyży, żeby zamanifestować w sposób pokojowy, w sposób niezwykle odpowiedzialny, żeby uhonorować wszystkie ofiary stanu wojennego, bo spotykamy się po raz piąty w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, ale dzisiaj mamy też szczególny powód do tej naszej obecności. Szczególny powód, szanowni państwo, i niech cała Polska zobaczy tę biało-czerwoną drużynę. Biało-czerwoną drużynę, która nie da się zastraszyć, nie da się schować. Żadne tłuste, wypasione bankowe koty nas nie przestraszą. Nikt upasiony w sowie i przyjaciołach nas nie wystraszy. Chłopy z Elewaru nas też nie wystraszą. Kawiorowa lewica nas też nie wystraszy. Jesteśmy tutaj, bo mamy prawo być, szanowni państwo, jako wolni i dumni Polacy. I abyśmy w sposób godny rozpoczęli te nasze spotkanie, jak co roku, od upamiętnienia tych, dzięki którym wszyscy, również ci, którzy maszerowali ulicami Warszawy w dniu wczorajszym, mogli w demokratycznym państwie prawa opowiadać nawet największe dyrdymały, że oto dzisiaj demokracja w Polsce jest zagrożona. Jak była zagrożona, mogliśmy zobaczyć wczoraj. Żadna budka policyjna nie spłonęła. Wszystko, proszę państwa, nawet największe, najdziwniejsze i najbardziej oderwane od rzeczywistości poglądy mogą być głoszone. Czwarta rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Marcin Antonowicz, lat 19. Emil Barchański, lat 17. Zginął za wolną Polskę. Piotr Bartoszczak, lat 34. Zginął za wolną Polskę. Antoni Browarczyk, lat 20. Zginął za wolną Polskę. Wojciech Cielecki, lat 19. Ksiądz Stanisław Kowalczyk, lat 48. Ryszard Kowalski, lat 44. Niech w atmosferę tamtego czasu wprowadzi nas aktorka, która była w tamtych trudnych czasach zawsze z nami i jest zawsze z nami, pani Katarzyna Łaniewska. Wszyscy, coście dziś biedni, co jecie chleb powszedni, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. Ci, co gorzko płaczecie, ci, co drogi nie wiecie, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. I wy mali, nieważni, i żyjący w bojaźni, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. I wy z życiem zmęczeni, otępieni cierpieniem, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. I wy, co bez uśmiechu, i wy z brudu i grzechu, pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. Niech to światło ogromne stanie się naszym domem. Niechaj w promieniach gwiazdy ręce obrzeje każdy. Niech odetchnie wolnością pod jasności jasnością. Pójdźcie za naszą gwiazdą. Pójdźcie w jasność i jasność. Cieszmy się wolną ojczyzną, ale nie zapominajmy jej kochać jak naszej matki. Żebyśmy byli wierni i pamiętajmy o tej wolności, że ją się nie zdobywa tylko raz, ale trzeba za każdym razem o nią zadbać, żeby była żywa. Pielęgnujmy ją. O! Lud cały, który
Zostanie odczytana deklaracja ideowa 5 Marszu Wolności i Solidarności. O jej odczytanie bardzo proszę panią Halinę Łabonarską. 34 lata temu, 13 grudnia 1981 roku, komunistyczna władza wypowiedziała wojnę narodowi, by zdławić jego pragnienia życia, wolności, godności i podmiotowości. Te aspiracje wyrażał przede wszystkim, choć nie tylko, Związek Zawodowy Solidarność, do którego w krótkim czasie przystąpiło 9 milionów Polek i Polaków. Wszystkim ofiarom i bohaterom stanu wojennego winni jesteśmy cześć. Jednakże pamięć o nich nie powinna być skierowana wyłącznie w przeszłość. Musi też zwracać się ku przyszłości. Perspektywa sierpnia 80 każe nam patrzeć na Polskę jako na nieustające zobowiązanie i wyzwanie. Powtarzać za poetą, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. A także dostrzegać, jak wiele ideałów Solidarności zostało zdradzonych. Bez odczuwania jedności, bez poczucia wspólnoty celów i podstawowych wartości trudno będzie zbudować Rzeczpospolitą naszych marzeń. Ale zbudujemy ją, zbudujemy taką Polskę. Odwołamy się do wielkiej tradycji Solidarności. Przyjmiemy jej ideały jako kontynuację wielkiej, wolnościowej tradycji Rzeczpospolitej. Wtedy powiedziano nam, że jesteśmy nielegalni, że 10 milionów ludzi nie ma racji, że prawo komunistyczne jest ważniejsze. Trybunały, sądy komunistyczne mówiły, że 10 milionów ludzi nie może działać legalnie, bo rację mają ci, co stanowią prawo. Nie słyszymy tego dzisiaj? Podobno dokonaliśmy nielegalnego wyboru. Nielegalnie dokonaliśmy wyboru władzy prezydenta, nielegalnie chcemy stanowić prawo w Polsce. KOR był nielegalny, nie był to Komitet Obrony Rzeplińskiego. Solidarność była nielegalna. KPN był nielegalny. Nielegalna była Solidarność Walcząca i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Coś o tym wiem sam, jak była bardzo nielegalna. My wszyscy dzisiaj znowu mamy się stać nielegalni. Ale to wasza wola i tych ludzi, którzy w latach 80. walczyli i tych, którzy walczą dzisiaj, powodują, że legalna staje się to, co powie naród. To wy jesteście prawodawcą, to wy jesteście suwerenem, to wy stanowicie, co jest legalne. Żaden Komitet Obrony Draństwa nie zmieni tego, co w Polsce powinno być legalne. Pan Bóg nam dał dzisiaj chwilę pogody w tym wielkim deszczu. Pan Bóg nam dał w tym roku chwilę pogody. Ale pamiętajcie, że ta chwila to dzieło tych, co ginęli w stanie wojennym. Tych, co walczyli w Powstaniu Warszawskim. Tych, którzy ryzykowali swoje życie dla zwycięstwa Polski. Dzisiaj nasza walka się nie skończyła. Dzisiaj musimy powiedzieć, że nad postkomunistycznym prawem jest prawo narodu do samostanowienia, do bycia niepodległym, do godności, do mówienia prawdy. Nie jest przypadkiem, że gwiazdy mediów publicznych wywodzą się z resortowych rodzin. Oni bronią swoich pozycji. Oni bronią tego, co uzyskali, kiedy nam ukradziono Solidarność i kiedy nam próbowano ukraść demokrację. Ale Solidarność zwyciężyła. Prawda zwycięży. I wasze jest zwycięstwo. Zobaczycie, że Polska się zmienia. Obiecaliśmy wam, że wygramy.
i polskie zmiany trzeba doprowadzić do końca. Nie dlatego, że kochamy rząd, nie dlatego, że kochamy prezydenta. Dlatego, że kochamy Polskę. Proszę Państwa, ze stanu wojennego pamiętamy pałki, pamiętamy kraty, pamiętamy polewaczki, gazy i kraty więzienne. Ale gdy tylko kraty więzienne zatrzasnęły się szczelnie, gdy czołgi okopały się na skrzyżowaniach, nastąpiły procesy, które unikały, były poza naszą świadomością. Stan wojenny toczył się nie tylko na ulicy. Stan wojenny toczył się również w gabinetach. I tak w lutym zmieniono kodeks prawa cywilnego tak, ażeby nomenklatura partyjna mogła kraść oficjalnie. Natomiast 26 marca wpisano do ichniej konstytucji Trybunał Konstytucyjny. W marcu 82 już wtedy przewidzieli, że jeśli dopuszczą do wyborów, to wynik może być nie według gustu partii. I to miał być ten kaganiec, że kiedy drugi raz sięgniemy do wolności, to go nam spróbują nałożyć. Bo ta ekipa, Pierut, Berma, Minc i tak dalej, Brestygierowa, Stefan Michnik, przysłani z Moskwy, które nas mieli gnębić, pod osłoną hasła demokracji mordowali patriotów. Mordowali rotmistrza Pileckiego, Nila, Inkę, Zaporę, nie wymienię wszystkich, nawet tych, których w tej chwili odkrywamy w ukrytych grobach. Proszę Państwa, to się działo pod hasłem demokracji. Proszę Państwa, dzisiaj to się powtarza. Tylko biedaki nie wiedzą, że Bruksela to nie Moskwa i nie ma czołgów. Proszę Państwa, ale historia się powtarza. Od 70 lat trwa walka, ta sama walka i o te same cele i ona trwa dzisiaj. I dzisiaj się rozgrywa. Jeszcze nie wygraliśmy. Jeszcze nie wygraliśmy, walka trwa. I naszą rzeczą jest, żeby w tej walce zwyciężyć. Cytuję wpis internetowy przywódcy Komitetu Obrotów, Fenelatorów czy Donosicieli, no w każdym razie KOP, który napisał: ty chamie, polski chamie, są was miliony, co my z wami zrobimy? Zdobędziemy szturmem wasze szkoły, wasze dzieci wyślemy za granicę i dopadniemy was, jak nie was, to wasze dzieci. Proszę Państwa, on nam podaje program bezpośredni, szczegółowy, o co mamy walczyć. Mamy walczyć o nasze szkoły, mamy walczyć o nasze dzieci i prorokuje. I zniknie ta Polska wierna, Polska prawdziwa. Proszę Państwa, nie zniknie. Nie zniknie, ale do tego potrzebne są miliony. Tutaj sam rząd nie wystarczy. Rząd jest dowództwem, ale rząd, żeby wygrać, musi mieć armię. I tą armią jesteśmy my. To jest z jednej strony marsz pamięci. Pamięci o tym, co wydarzyło się przed 34 laty. Pamięci o stanie wojennym, o tej walce, która wtedy była toczona o polską wolność. Ale to jest także marsz dla przyszłości. To jest marsz, który ma być krokiem, jednym, ale ważnym krokiem w tym kierunku, który obraliśmy i który uzyskał poparcie społeczeństwa. Solidarność była, jak już to powiedziano, wydarzeniem niezwykłym, jedynym
dwudziestowiecznych dziejach świata. Była największym ruchem społecznym w dziejach, być może w całych dziejach. I Solidarność była jednocześnie syntezą tego wszystkiego, co budowało przez wieki nasze zabiegi, naszą walkę o wolność, nasz republikanizm, naszą wiarę, że jesteśmy wspólnotą i razem budujemy polskie państwo, Polską Rzeczypospolitą. To dziedzictwo jest wieczne, jest ciągle żywe, ale pamiętajmy, to dziedzictwo zostało po 89 roku odrzucone na różne sposoby. Byli tacy, którzy się wstydzili za Solidarność. Byli tacy, którzy mówili: sztandary Solidarności schowajcie, są już niepotrzebne. Są potrzebne, bo jest potrzebne to właśnie dziedzictwo. Musimy budować wspólnotę. Inaczej nie zbudujemy silnej Polski. Inaczej nie zabezpieczymy naszej wolności. Inaczej nie będziemy się w Europie liczyć. Inaczej inni nie będą się liczyć z nami. I dlatego musimy podjąć to dzieło. Dziś, w roku 2015, znów mamy szansę. Pamiętajcie, to bardzo ważny rok. Prawie tak ważny jak ten 89 i ten 80. Musimy się zmobilizować, bo inaczej nie zdołamy odnieść zwycięstwa. Mówimy, damy radę. Mobilizacja. To musi być sytuacja, w której nie tylko 13 grudnia czy 3 maja będziemy gotowi zgromadzić się tutaj w tym miejscu czy w jakimś innym miejscu w Warszawie, by wspólnie upominać się o prawa i wspólnie pokazywać palcem tych, którzy nam tych praw odmawiają. Bo dziś przecież sensem tej walki jest odrzucenie tej odmowy, odmowy przyznania nam praw. Wygraliśmy wybory, ale nie mamy prawa tworzyć prawa. Nie mamy prawa przebudowywać Polski. A Polskę przebudować trzeba. I to musi być wielka przebudowa na miarę naszej historii. W 91 roku Ojciec Święty był w Polsce i przedstawił nam taki wielki, wyrosły właśnie z doświadczenia Solidarności i z nauk Kościoła plan budowy porządku, także porządku moralnego w naszym kraju. Został wtedy brutalnie odrzucony. Przypomnijmy, Ojciec Święty miał być wtedy w Polsce 3 razy, a był 2. Bo taką kampanię zorganizowano w naszym kraju, że po raz trzeci nie przyjechał. Musimy odrzucić tych, którzy wtedy tą kampanię organizowali. Oni są wciąż obecni. To oni są przeciw nam. To oni próbują nas zablokować. To oni wmawiają, że w Polsce dzisiaj demokracja jest zagrożona. Dzisiaj nie o demokrację chodzi. Dzisiaj chodzi o to, by demokracja mogła rzeczywiście decydować, a nie garstka ludzi jednej strony, ludzi zaprzedanych obcym, a także tym wewnętrznym, ale nie mającym nic wspólnego z interesem ogromnej większości Polaków interesom. Musimy, powtarzam, to przełamać. Ta droga jeszcze przed nami. Przejdziemy ją. Damy radę.